Rozdział piąty. Masywne bliźniaki. Biblioteka uniwersytecka była jak marzenie, którego nie spełniłam w Lublinie. Wiekowa kamienica położona przy brukowanej ulicy Drachomanowa. Trzy kondygnacje i poddasze musiały mieścić tysiące stron skrywanej przed światem pradawnej wiedzy. Zdaję sobie sprawę, że w rzeczywistości było tam pewnie niewiele tajemnych ksiąg. Ale chodzi o sam klimat starego budynku, który obiecuje całe godzinne bibliotecznych poszukiwań. Przeglądanie woluminów, które kryć mogą tylko jeden, ale istotny ślad prowadzący do dalszych poszukiwań, choćby pyłek z buta warnyńczyka, to było coś. No, po prostu, mam hopla na punkcie starych bibliotek. Niestety, tym razem nie dostałam szansy na spokojne zwiedzanie. Przed budynkiem tłoczyło się kilkadziesiąt osób. Zainteresowanie historycznym nawsem było spore, bo na chodniku przed biblioteką kręciło się nawet kilku operatorów z kamerami. Otwarto drzwi i jakaś kobieta nieśmiałym głosem zaprosiła wszystkich do środka. Konferencję prasową zorganizowano we wspaniałym miejscu Klatkę schodową z pięknymi balustradami oceniałam na jakiś XVIII wiek. Była jak spotigły, pięknie odmalowana. Tłum kierował się do sali na pierwszym piętrze. To była stara czytelnia, z której wyniesiono biurka i krzesła. Na dole wszystkie ściany pokryte były regałami z książkami, które kończyły się na wysokości jakichś trzech metrów. Tam zaczynała się wąska galeria, ale na niej ustawiono półki z kolejnymi książkami. Wyżej były już tylko bogato zdobione łuki podpierające sklepienie, a sufit po środku był. No. Nie uwierzycie, oszklony. Czytelnia była tak piękna, że przez pierwszy dzień siedzenia w niej nie przeczytałabym żadnej książki, tylko z otwartymi ustami gapiłabym się na te wszystkie cuda. Stanęliśmy z przodu, po prawej stronie sali. Przed nami ustawiali się już zaangażowani w organizację spotkania historycy, w tym nasz znajomy Maciek, który był tak przejęty, że nie zareagował na powitalne machanie Bożenki. Po chwili przepchnął się do nas młody mężczyzna, który strasznie przypominał mi Tintina. Z wyglądu był realną, dojrzałą wersją komiksowego dziennikarza, którego przygody w dzieciństwie pokazała mi babcia. Nawet teraz, choć byłam już może za stara, lubiłam szczególnie w wannie przeglądać wymięte wielokrotnym kartkowaniem kolorowe zeszyty. W każdym razie podchodzący do nas mężczyzna miał jasną czuprynę i zaokrągloną twarz, jak bohater belgijskich komiksów Hergego. Podświadomie zaczęłam szukać za nim białego pieska, Milusia, wiernego towarzysza dziennikarskich przygód. Psa albo nie było, albo nie wszedł do biblioteki. Chłopak uścisnął mocno dłoni Bogusia, a kiedy zauważył kierowniczkę naszej wystawy, natychmiast wziął ją w ramiona i wyściskał. Basta, ty się znowu włóczysz z tym cmentarnym rabusiem? Nie, stare dzieje, odparła, a stojący za nią archeolog zaczął dawać mężczyźnie znaki, żeby nie ciągnął tematu. Przyjechałam z wyprawą naukową. Słuchajcie, to Hakman, mój, nasz stary przyjaciel. Boguś robił wprowadzenie. Genek. Mężczyzna. Ściskając kolejne dłonie, prostował słowa przyjaciela. Tylko Boguś mówi na mnie Hackman. Ubzdurało mu się, że mam coś wspólnego z tym hollywoodzkim dziadkiem. Hackman jest dziennikarzem kuriera galicyjskiego. Niesamowite, lwowskie wcielenie największego poszukiwacza przygód w historii komiksu też było dziennikarzem. Największej wydawanej po polsku gazety na Ukrainie. Tak, gazety, która wysłała mnie wczoraj na festyn dookoło myi, przez co spałem jak zabity, a w nocy tyle się działo. No chyba więcej się dzieje dzisiaj, zwróciła uwagę basta. Nudy. W nocy jakiś żartowniś dał czadu na rynku, budząc połowę lwowa. Była monstrualna stłuczka z dachowaniem, bo ktoś poprzebijał ludziom opony i włamanie do muzeum miejskiego. I co, coś ukradli, coś konkretnego. Serce zabiło mi mocniej. Na razie wiem, że zrobili straszny bajzel. Wandale, pewnie pijani turyści. Szkła sporo natłukli. Władze nabrały wody w usta, bo oględziny trwają. Witam wszystkich zebranych na tym niezwykłym spotkaniu. Naszą rozmowę przerwał się jegomość w ciemnym, dwurzędowym garniturze. To dyrektor biblioteki, historyk i wykładowca w jednej osobie, a dzisiaj showman i wodzirej, wyjaśnił szeptem Hackman. Chyba go nie lubisz, zauważyłam. Kiedyś był moim wykładowcą. Straszny choleryk i nudziarz. Mężczyzna w garniturze chrząknięciem próbował uciszyć naszą wymianę zdań. Miny faktycznie miał taką, jakby miał nas za chwilę wezwać do tablicy spotkaniu niezwykłym, bo i rzadko zdarza się nam być świadkami historii. Właściwie nie świadkami samej historii, ale wydobywania jej fragmentów na światło dzienne, strzępów rzeczywistości pozostawionych przez tych, którzy żyli na tej ziemi, z których to fragmentów my, słudzy kapryśnej muzyk lio, zszywamy obraz wieków minionych. Dyrektor mówił po ukraińsku i ku mojemu zaskoczeniu prawie wszystko rozumiałam, Rozpoczynał bardzo rozbudowaną przemowę. Już współczułam studentom, którzy godzinami słuchali tego melodyjnego głosu, ile kawy musieli wypijać, żeby nie posnąć na jego zajęciach. A mamy tu do czynienia z artefaktami historii również zaprzyjaźnionego narodu naszego sąsiada Polski. Artefaktami, których odnalezienie na Ukrainie przypomina nam o całych wiekach naszej wspólnej historii Ukraina. Polska, również Litwa, Białoruś, tyle narodów, tyle odprysków historii ukrytych przed naszymi oczami, ukrytych na tej ziemi. Przez cały ten czas, kiedy dyrektor uniwersyteckiego działu zbiorów specjalnych prezentował swój mini wykład, coś mnie niepokoiło. Miałam nieustanne wrażenie, że gdzieś za moimi plecami, w tylnych rzędach sali, dzieje się coś ważnego może nawet ważniejszego niż oficjalna mowa pana w garniturze. Zerkałam w lewo, tam, gdzie stała większość zgromadzonych w sali ludzi. Przeważali zainteresowani przemową dziennikarze, kilka osób trzymających wyciągnięte w kierunku dyrektora mikrofony, tyle samo nagrywających na komórki, dziennikarka notująca wszystko w notesiku. Dziewający starszy pan, który chyba znalazł się tutaj jako osoba towarzysząca zapewne odpowiedzialny za stojącą obok dziewczynkę, która z wypiekami na twarzy łowiła każde słowo mówcy. Mała fanka przeszłości pomyślałem, rozczulona, widząc siebie w tym samym wieku, na spotkaniach w warszawskim domu spotkań z historią, na które zabierał mnie Sławo. Nieco dalej za dziewczynką stał operator skupiony na tym, co widać w przylepionym do kamery monitorku. Przez jego ramię ten sam mały obrazek podglądał chudy student w przyciasnym sweterku. Zwyczajna, muzealna konferencja prasowa, na której prezentuje się osiągnięcia, zdobycze i inne sukcesy. Nic niepokojącego, a jednak czułam się jakby mrówki chodziły mi po plecach. Zerknęłam przez prawe ramię i od razu ich zobaczyłam. Stali blisko drzwi prowadzących na korytarz. Dwa masywne typy wysokie blondasy, jeden bardziej napakowany, drugi z brzuszkiem, ale nie ulegało wątpliwości z jednej matki. Bliźniacy, którzy nabrali różnych nawyków żywieniowych, ale rysy mieli niemal identyczne Jednakowe szaroniebieskie oczka jedna para osadzona w nalanej tłuszczem twarzy, druga mrugała z soczodołów przedzielonych krzywym nohalem. Pozostałością jakiegoś starego złamania. Dzisiaj, co ja mówię, teraz już mogę powiedzieć, że materiały przez nas zdobyte datowane są od lat czterdziestych piętnastego wieku do. Dyrektor zdawał się unosić kilka centymetrów nad ziemią, a ja musiałam się trochę przesunąć, stanąć bokiem, żeby bliźniacy nie widzieli, że się im przyglądam. Założyłam okulary przeciwsłoneczne. Obaj ubrani. Byli w dżinsy i identyczne jasnej marynarki, chyba drogie, ale wyraźnie nie nosili ich na co dzień, bo obaj strasznie się wiercili. Grubszy wciąż poprawiał rękaw, umięśnionego coś gryzło w szyję. Marynarki przykrywały koszulki polo, tłuścioszek nosił niebieską, kulturysta czerwoną. A, jeszcze fryzury mieli takie na dawnego cwaniaka, krótko przystrzyżone blond włosy z dłuższym czubkiem nad czołem. Dwa potężne słowiańskie chłopy. Do tego niby byli zainteresowani tym, co mówi dyrektor, ale co chwila coś sobie szeptali na ucho. Wyglądali jak dwa wyrośnięte łobuziaki, którym nauczyciel kazał przyjść na szkolny apel i zagroził, że odpyta z przemowy dyrektora. Szczególnie chciałem podziękować naszym anonimowym dobroczyńcom. Umięśniony bliźniak uśmiechnął się pod nosem, tak jakby dyrektor właśnie pochwalił jego ostatnią serię ze sztangami. Dobroczyńcom, którzy za niewygórowaną cenę zgodzili się odsprzedać ten cenny dokument naszej placówce akademickiej. Przywrócić go z otchłani historycznego niebytu, nam, ludziom, społeczeństwu. Gruby zerknął na zegarek, szturknął mięsistego ramieniem i pokazał mu tarczę złotego czasomierza. Ten szepnął coś tłuściochowi na ucho i zaczęli pomału wycofywać się z sali. Między nimi, a wyjściem na korytarz stało kilka osób, które blokowały drogę wielkim ciałom. Idący przodem, kulturysta przepraszał każdą muśniętą ramieniem osobę, a podążający za nim tłuszczoch mierzył wszystkich bandyckim spojrzeniem. Poczułam lekkie ukucie, tak jakby ktoś dźgnął mnie szpilką w kark. Jeszcze zanim zdążyłam zdecydować że coś zrobię nogi już maszerowały w stronę wyjścia. Józek, Basta, Bogu, i reszta naszej grupy stali przede mną. Nie zauważyli, że przesuwam się na tył sali. Właśnie w tej chwili dyrektor odsłaniał gablotę, w której umieszczono pierwszy z odzyskanych dokumentów, więc uwaga całej sali skupiła się na nim. Przeszło mi przez głowę, że można by zostać przyjrzeć się, ale intuicja kazała podjąć trop, a właściwie dwa masywne tropy, które umykały z sali, rzuciłam tylko okiem na gablotę. Wiedziałam, że jeszcze mogę wrócić na uniwersytet i na spokojnie zobaczyć te skarby przeszłości, a to raźniejszość mogła zaraz zniknąć mi z oczu. Ostatecznie sumienie oczyściło mi to, że zostawiałam tam swoich ludzi. Ruszyłam za przygodą. Na korytarzu zgadłam, że poszli do klatki schodowej. Upewniłam się, słysząc ich rozmowę na schodach. Mówili po rosyjsku, że zaraz ruszają w drogę, że czeka na nich ciężarówka, czy coś takiego. Poczekałam, aż wyjdą przez główne drzwi i rzuciłam się biegiem po schodach. Kiedy wyszłam na ulicy, najpierw nie mogłam się zorientować, gdzie poszli, potem odkryłam ich po swojej lewej. Pokonali spory kawałek. Mieli niezłe tempo. Szybkim krokiem ruszyłam w ich kierunku. Nagle do grubego zadzwonił telefon. Zatrzymał się i zaczął grzebać w kieszeniach. Kulturysta też stanął i odwrócił się do brata. W tym samym momencie zlustrował ulicę za sobą. Chyba mnie nie zauważył, bo akurat zasłaniało mnie drzewo. Dla pewności schowałam się za pniem i przez dłuższą chwilę bałam się z za niego wyjrzeć. Zamknęłam na chwilę oczy, żeby skupić się na ich głosach. Niewiele słyszałam, ale w mojej głowie pojawiły się pytania, dlaczego w ogóle za nimi idę? Czy jeden grymas osiłka, kiedy dyrektor mówił o dobroczyńcach, wystarczy, żeby ruszać tropem obcych typów? Było jeszcze przeczucie, a ono nigdy mnie nie zawiodło. Kim jesteście? wyszeptałam, otwierając oczy i wyjrzałam zza drzewa. To bracia Wasilienko, Borys i Sergiej. Serce omalnie wyskoczyło mi z piersi. Spodziewałam się ataku od strony dwóch byków, których śledziłam, a nie kogoś zmierzającego w moim kierunku z biblioteki. Bo to za nimi wyszłaś. W moją stronę zmierzał Hakman, nie patrzył na mnie tylko w głąb ulicy. Co to za jedni. Zobaczyłam, że bliźniacy kontynuowali spacer, wyszłam z za drzewa i ruszyłam w ich kierunku. Młody dziennikarz zrównał się ze mną i tym samym płynnie dołączył do mojego śledztwa. Był przyjacielem basty, więc chyba mogłam mu zaufać. Rosjanie. Czasami pojawiają się w okolicach Lwowa, przeczesują piwnice i strychy. Skupują antyki, czasem podwędzą coś większego. Ale nikt ich za rękę nie złapał. Poszukiwacze skarbów? Tak, jakby. Prymitywni. Na ślepo biorą wszystko, co stare, i wywożą te garnki do Rosji. Zwykłe zbiry, które przebranżowiły się na poszukiwanie wiekowych świecidełek. Kiedyś o nich pisałem, rozpracowywałem jedną sprawę, w którą byli zamieszani, ale trop się urwał. Świadek przestał mówić. Przekupili? Raczej grozili. Masz nosa, że za nimi poszłaś. Skoro zjawili się na konferencji, to znaczy, że chcą zapolować na większego niż zwykle zwierza. Przyspieszmy, bo ich zgubimy. Cieszyłam się, że nie tylko ja złapałam ten trop. Ruszyliśmy żwawszym krokiem. Po obu stronach ulicy wznosiły się piękne kamienice, kwiaty w oknach, mury bez grafiti ale widać było, że elewacje remontowano kilka dziesięcioleci temu, warstwy farby gdzie niegdzie odchodziły, a ściany były lekko popękane. Wystarczyło zapomnieć o zaparkowanych samochodach i wracała przeszłość stolicy Galicji. Za to kochałam to miasto. Można było zagubić się w małej bocznej uliczce, zostawić za sobą wymuskane, odnowione fronty. Zatłoczone przez turystów ulice i długo maszerować miejskim kanionem, w którym czas zatrzymał się na początku XX wieku. Iść przed siebie, potykając się o stary bruk. Tutaj żyli prawdziwi Lwowiacy. Zniknęli. Hakman zmusił mnie do powrotu do rzeczywistości. Staliśmy na skrzyżowaniu. W prawo od ulicy, którą szliśmy, odchodziła kolejna. Zielenił się na niej szpaler drzew. Bliźniaków nie było widać ani w głębi tej odnogi, ani przed nami. Nie zdążyliby tak zniknąć, idąc ulicą. Może weszli do którejś kamienicy? Dziennikarz podrapał się po głowie, daje słowo, zupełnie jak Tintin w komiksie. Raczej nie, mówili, że czeka na nich samochód, ciężarówka. Tutaj żadnej nie widać. A jeśli nie weszli do żadnego budynku i zniknęli z ulicy, to chyba wiem, którędy poszli. Chodźmy. Pociągnął mnie za ręka w kurtki i ruszył dalej prosto. Po lewej minęliśmy park. Uważnie patrzyłam między drzewami, ale nie widziałam naszych zgub. Zresztą, żeby się do niego dostać, musieliby przeskoczyć całkiem wysoki płot, a jakoś nie wyobrażałam sobie grubasa pokonującego taką przeszkodę. Po prawej kończyła się kamienica, za nią nie zaczynała się kolejna elewacja. Zielona bramka prowadziła do wąskiego przejścia pomiędzy wysokimi ścianami kamienic. Taki mały ubytek w uzębieniu miasta raptem dwa metry wolnej przestrzeni. Hakman złapał za skrzydło bramy, uchyliło się. Myślę, że poszli tędy spojrzał na mnie, czekając chyba na zachętę. Idziemy. Ruszyliśmy między bocznymi ścianami kamienic, w prostku zielonej przestrzeni, bo na zapleczu ulicy krył się kolejny park. Minęliśmy jeszcze drugi rząd stojących w zieleni kamienic i otoczyły nas drzewa. W oddali, wąską ścieżką między krzakami maszerowały dwa masywne blondasy. Bingo powiedział. Mamy ich. Szliśmy wśród drzew. Starając się utrzymać stałą odległość od śledzonych obiektów. Bracia byli tak zajęci rozmową, że w ogóle się nie oglądali. Zresztą nie mieli powodu przypuszczać, że ktoś za nimi idzie. Pomiędzy gałęziami po lewej zaczęła prześwitywać owalną ceglana budowla, przykryta trochę odstającym dachem, bardzo zadbana i oddzielona od naszego parku Ogrodzeniem. Wyglądała jak dziewiętnastowieczne lądowisko dla Ufo z latającym spotkiem, który właśnie zaparkował na dachu. Musiałam zapytać. Co to? Jesteśmy na terenach Cytadeli Lwowskiej, zbudowanej przez Austriaków jakoś w połowie XIX wieku. Tak myślałam. Kawał historii. W 1918 Cytadela odegrała ważną rolę w wojnie polsko-ukraińskiej. Ojciec mi mówił że po pierwszej wojnie światowej zapanował tu straszny zamęt. Każdy się bił o swoją niepodległość.